Ona nie zniszczyła? Czas wreszcie załatwić te sprawy. No, oni pewnie później przyjdą. No właśnie widzę, że oni... Widzicie, jak się zbliża ten dre, to on spada ten... No, energia. Dobra, safe, bo trawę do walka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Już nie pamiętam. A zaraz zobaczymy, czy będą myśli na mnie. Chyba nie. Nie, bo tutaj nie ma. Co? To będzie niezbyt fajnie. Dobra. Co to za procesja? Merwinie, jest sposób, by załatwić sprawę pokojową. By wilk był syty i owca cała. Dobrze. Wysłucham was. Nie zapomnieliście o kimś? Nie. To dotyczy wyłącznie Merwina. Porozmawiamy i z tobą, Sabrino. Później. Merwinie, jestem gotowa zrzec się praw do tronu oraz ziem Kaingorn. Jestem gotowa wyrzec się tytułu księżniczki. Bezwarunkowo? Jest tylko jeden warunek. Zapomnisz o mnie. Przestaniesz mnie ścigać i zabierzesz ze sobą tę wiedźmę. Deidre. Milcz, dziewczyno. Merwinie, nie daj się oszukać. To podstęp. Spiszemy wszystkie dokumenty tu i teraz przy świadkach. Nie będzie żadnych niedomówień. Merwinie, nie słuchaj ich. Pamiętasz, jak skończył Robin? To twoja sprawka, Glevisik. Twoja i twojej magii. Merwinie, każ Brinksowi aresztować Deidre. Tylko wtedy twój tytuł będzie bezpieczny. Inaczej nigdy nie będziesz miał pewności. Zabiję cię, wiedźmo! Yeah. Czyżby... gówno widzę. Co byście chcieli? Dam. Musimy tutaj wszystkich pozabijać, bo inaczej nie wejdziemy do środka. O, kucharzyk. Bogowie, prowadźcie! Szkoda krasnoludów. O, jeszcze elfy tu są. Nice. Jeszcze żyjesz, no. A, jak to twardzie. Jeszcze ktoś. Dobra. Wszyscy wypełni. Wow, 15 FPS-ów, masakra. Trochę sejmować grę. I teraz zapraszam na koniec Wiedźmina Ceny Neutralności. Neutralnotu. Doigrałeś się, braciszku. Mogłeś być księciem. Będziesz trupem. Dla ciebie, wiedźmo, mam przygotowany specjalny repertuar. Jest kompletnie szalona. Wiedźminie, pomóż mi. Sabrino, wspomóż mnie magią. Razem ją pokonamy. Nic z tego, braciszku. Magia na mnie nie działa. Geralt, nie chciałam zaatakować Eskela. Przestraszył mnie. To był instynktowny odruch. Poniechaj zemsty na Sabrinie. Wybacz bratu. Udowodnij wszystkim, że czarodzieje się mylili. Że nie jesteś potworem. A jeśli ci powiem, że nie potrafię wybaczyć? Jeśli powiem, że marzę o zgotowaniu prawdziwej kaźni tej podłej suce, będzie to równoznaczne z przyznaniem się do winy? W moich oczach będziesz po prostu chorobliwie mściwą smarkulą. Ale nie ja tu jestem sędzią. Geralt, nie bądź głupcem.
Nie trzeba mędrca, żeby stwierdzić, że jej kompletnie odbiło. To pewnie efekt postępującej mutacji. To tylko domysły. Wiedźminie, przypominam ci o liście żelaznym od samego króla. Jeśli stanie mi się krzywda, król Henselt każe was zlikwidować. Jesteście jak dzieci, wszyscy. Zmuszacie mnie do podejmowania decyzji za was. Zatem podejmę decyzję. Mam tutaj wybrać. Sabrino, będziesz musiała odejść i to natychmiast. Twoja magia jest bezużyteczna. To twoje intrygi doprowadziły do tej sytuacji. Ale jak powiedziałem, nie jestem sędzią, ani tym bardziej katem. Wynoś się. Geralt, oszalałeś? Nie. Daję ci szansę na przeżycie, chociaż nie jestem pewien, czy dobrze robię. Ale... Żadnych ale. Musisz odejść. Źle rozegrałaś tę partię. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Ponadto coś mi mówi, że jeśli odejdziesz, Deidre dogada się z Merwinem. Cóż, chyba rzeczywiście nie mamy wyboru. Idź już. No ja. Yeah. Kiedy się dopadnę? Wątpię. Dam ci ostatnią radę. Jeśli chcesz żyć, dogadaj się z bratem, wróć do Cairngorm i nie wystawiaj nosa z zamku przez kilka miesięcy. Może nawet kilka lat. Łatwo powiedzieć. Merwinie, wybaczysz mi? Zrzeknę się tytułu. Nigdy mi nie zależało na rządach, ale potrzebuję wsparcia. Sama nie dam rady. Wiedźmin udowodnił, że jeszcze wiele musimy się nauczyć. Faktycznie byłem głupcem, słuchając Sabriny. Wybaczam ci, Deidre. I ty mi wybacz. To ja już pójdę. Dziecko niespodzianka Eskela, urodzona w cieniu przeznaczenia księżniczka Deidre Ademain, mogła zmienić swój los. Poniechać zemsty, wybaczyć, wykazać się dobrocią i człowieczeństwem. Walka w obozowisku skończyła się masakrą najemników. Czy było warto? Czy śmierć Mertona Brinksa i jego najemników to rzeczywiście mniejsze zło? Tego nie wie nikt. Ale jest pewne, że wspólne rządy Merwina i Deidre były najlepszym okresem w historii Cairngorm. Kilka lat później Wielki Kruk przyniósł do Kaer Morhen list noszący pieczęć książąt Cairngorm. Eskel wrzucił go do kominka, nie czytając. Nigdy więcej nie rozmawialiśmy o Deidre Ademain. Wiedźmini nigdy więcej nie rozmawiali o Deidre. Ale każdy pamiętał. Każdy nosił w sercu wspomnienie. Mogę powiedzieć tylko tyle. Zakończyliśmy kolejną serię, którą było... Zagrajmy Wiedźmin Cena Neutralności. Właśnie tak się skończyła. A tą serią po Wiedźminie Cena Neutralności będzie, jak mówię, Wiedźmin 1. To ja zapraszam do komentowania, subskrybowania i oceniania mojego kanału i do zobaczenia w następnym Zagrajmy.